Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku zaimplementujemy sobie nasz layout do każdej z naszych podstron dynamicznie za pomocą Gatsby SSR i Gatsby Browser. Nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do odcinka. Tak jak wcześniej wspomniałem, z reguły to co zrobicie w Gatsby Browser lub w SSR fajnie jest zawrzeć w drugim pliku. Natomiast nie tyczy się to każdego przypadku. Przejdźmy do rzeczy. Tworzymy plik gatsby-ssr.js. Tutaj, jak widzicie, mam go stworzonego i mam już zaimplementowane to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Dlaczego jest to stworzone? Ponieważ kiedyś przygotowałem taki template na swoim GitLabie, który właśnie implementuje mi ten Gatsby layout do każdej z naszych podstron. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, niestety padł mi cały dysk, no i po prostu sklonowałem sobie to repozytorium. Bez sensu byłoby to robić jeszcze raz, także po prostu o tym opowiem. Tak jak mówi specyfikacja, otwórzmy ją sobie, musicie sobie zaimportować Reacta oraz wasz layout. I tak jak widzicie, w pliku Gatsby SSR importuję sobie Reacta oraz importuję sobie mój layout. Ten layout jest w folderze SRC. Następnie tutaj mamy components, Potem przechodzimy do Layouts no i Global Layout. On wygląda w ten sposób. Nie próbujcie ogarnąć, czym jest ten menu provider, ponieważ o tym powiemy sobie w następnym odcinku. Czyli wytłumaczymy sobie kontekst na podstawie przykładu, który już kiedyś był na moim kanale. Natomiast sobie go powtórzymy i będzie on opierał się na tym, że kiedy klikacie hamburger button i otwieracie wasze menu, to będziemy te dane zapisywać w kontekście. Wróćmy sobie do Gatsby SSR, no i dalej jak widzicie, robimy tak jak mówi nam specyfikacja, czyli eksportujemy sobie w wrap page element, tutaj jak widzicie jest to zrobione, no i destrukturyzujemy sobie dwa parametry. Pierwszy to jest element, a drugi to jest props. Elementem będzie po prostu nasza strona, a propsem będzie zawsze, no ogólnie wszystkie propsy, jaka przyjmuje ta nasza strona. No i dlatego musimy to zwrócić, żeby mieć do tego dostęp, dlatego robimy sobie return, a następnie global layout, ponieważ ten global layout sobie zwracamy. Tutaj w propsach robimy to za pomocą Split Operatora, o tym mówiłem w poprzednich odcinkach. A następnie, w środku tego Global Layout, zwracamy sobie element. Jedna rzecz, powiększę wam trochę kod, ponieważ może on być sobą widoczny. Teraz powinno być lepiej. No i tak naprawdę, Gatsby SSR opiera się tylko i wyłącznie na tym. Natomiast w tym momencie możecie to wszystko skopiować, stworzyć plik Gatsby Browser i zrobić to samo. Jak widzicie, tutaj znajduje się dokładnie to samo co w Gatsby SSR. No i teraz, jak to działa? Przechodzimy sobie do pages i mamy stronę index.js i 404. Jak widzicie, tutaj nie ma zupełnie nic. Stwórzmy sobie jakieś dwie kolejne podstrony, czyli na przykład about.js i contact.js. Możemy sobie przekopiować całą tę platkę z index.js, żeby po prostu było szybciej. No i tutaj importujemy sobie Reacta, tworzymy zmienną about i eksportujemy about, a następnie tutaj zwracamy about. No i to samo robimy w kontakt, tylko wszystkie słowa kluczowe index page zamieniamy na kontakt. Ja sobie wrócę do poprzedniego terminalu, odświeżę to wszystko, czyli dam jeszcze raz npm run develop. Po załadowaniu otwieramy nowe okno przeglądarki, wpisujemy localhost 8000. No i jak widzicie, mamy tutaj index.js. a wszystko reszta tutaj, co się znajduje, jest po prostu z tego layoutu. Tutaj mamy button, tutaj mamy nawigację, header, no i po prostu nazwę layout. W momencie, kiedy sobie wrócimy do global layout, to jak widzicie, tutaj to wszystko się znajduje. Możemy sobie to wszystko zakomentować. Otwierasz naszą stronę i jak widzicie mamy tylko indeks, ponieważ jesteśmy na stronie głównej. Natomiast, żeby widzieć, że tak naprawdę ten layout został zaimportowany do każdej naszej podstrony, musimy sobie to odkomentować. Teraz widzicie nawigację, button i header. Przejdźmy sobie do kontakt. Jak widzicie, mamy to samo. No i tak samo będzie w about. Mam nadzieję, że jest to dla was jasne, proste i fajne. No i jak widzicie, możecie tak jakby robić fajne rzeczy za pomocą Gatsby Browser i Gatsby SSR. Także w tym odcinku tyle wielkie dzięki, że byliście, wielkie dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie o łapce oraz o subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.